Hej wszystkim, witajcie na kanale Wiki The Amazon. Trochę długo mnie tutaj nie było, ale na początek od razu chciałabym wam pokazać to cudeńko, które jakiś czas temu udało mi się w końcu wybridować z długą grzywą. No i dzisiaj w zasadzie przychodzę do was z filmikiem o breedingu. Spróbujemy wyhodować to maść z falowaną grzywą, chociaż w zasadzie ta maść z irokezem, czy z długą grzywą, czy z falowaną mnie zadowoli tak czy siak. Mam trzy sloty wolne. Jak widzicie, tutaj mam jeszcze jednego pana, Perseusza. Tylko niestety coś się stało z ogonkiem. Gdzieś w trakcie hodowania coś mu uciekło i się skróciło, no ale. Spróbujemy jakoś ten. Chwilę przed tym, zanim w ogóle zaczęłam nagrywać, dałam im szansę na to, że w opiekowaniu się po prostu musiałam nabić to, żeby była szansa na ciążę i po prostu trochę się naczyściłam tych koni. Będziemy dzisiaj próbować z końmi, które mają też zero serc. Nie wiem, jak to wyjdzie, nie mam do nich szczęścia, ale może coś wyjdzie i może nie pójdę z torbami, bo jednak tu się bardzo łatwo da pójść z torbami, jeśli chodzi o falowane grzywy. Ale może się coś taniego znajdzie. O Boże, białe CC. O, wygląda bosko. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu ubóstwiam falowane grzywy. I po prostu moim marzeniem jest mieć takiego właśnie z CC. Ogólnie moim marzeniem jest mieć CC. Aha, bo ja tu miałam chyba wcześniej jeszcze innych panów niż CC, tak? Czy wszyscy już są CC? A, okej, dobra. No to próbujemy. Próbujemy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Wszystko jest prawie po 15 tysięcy, to szybko te 200 tysięcy mi zniknie, naprawdę. No po prostu uwielbiam je. No ale 5 tysięcy to. Piechotą nie chodzi. Dobra, próbujemy dalej. Ogólnie też jeszcze za niedługo będę się brała za hodowanie z powrotem iworów, bo jakoś mi ostatnio nie chciały wychodzić. Jeszcze mi powiedz, że będzie z falowaną grzywą, to umrę ze śmiechu. Ale coś z taty, bo to się pokićkały. Dobra, za chwilę zobaczymy, co z niego wyszło. Idziemy dalej. Wszystko tylko nie Rowan. Widzę, że chyba nie będę miała dzisiaj szczęścia do tych. Jeszcze z punkty będą słabe. Bary! Witać na imię. Czy Izabelę mnie będą dzisiaj prześladować? Bo mam takie wrażenie, że tak. Chociaż w sumie staty mają nie najgorsze. Jak będą jeszcze ładni. Jak będą jeszcze ładni, to może ich zostawię. Może. Brzydal. Ładny. Więc tego wywalamy. Tego wypalamy.
Ten zostaje bezładny. Trochę mały, ale ładny. Spróbujmy go dać z Perseuszem w takim razie. Skoro on daje w jakieś tam w miarę ładne konie. Tylko z przeciętym ogonem, to już tam. To 20 karoty. Dobra, jednak wracam do Ragnara. Miło by było, żeby jakiś derecz wyszedł nam. W końcu. Można na nich nieźle zarobić. Tak! Błagam, bądź ładny! I miej ładne staty! A dobra. Akurat na tego konia poświęcę się, żeby go tyle wytrenować. Tylko pytanie, czy będzie ładny. Jest ładny. Jestem dumna. Dobra, koniu, jestem z ciebie dumna. Dawaj mi jeszcze kolejnego jakiegoś ładnego. Teraz mi nie dasz. I chyba z takimi średnimi statami będziesz, co? No. Oj. Nie lubię biec na oślep. Zawsze byłem gotowy. To dobrze, że byłeś gotowy dla mnie. Lecimy dalej. O, tylko błagam, no nie zacinaj mi się, dajcie mi nagrodę pocieszenia. Gdzie moja nagroda pocieszenia? Nie pocieszyła mnie ta nagroda. Ogólnie te dwa koniki też będą za chwilę wystawiane z powrotem, Ragnar i Perseusz, bo mają dwa serca jeszcze, więc... Więc jakbyście chcieli, to polecam. Chyba nawet w trakcie filmiku je wystawię w takim razie. To już jest lepsza nagroda pocieszenia. Dobra, lecimy dalej. Bądź ładny, bądź ładny, bądź ładny. Please be beauty. A więc nie. Dobra. Spróbujmy tego jeszcze raz. Potem Perseuszem przelecimy wszystkich ewentualnie. W sumie jak Perseuszem jeszcze spróbuję przelecić wszystkich, to pójdę z torbami. Dajcie mi chociaż jakąś ładną nagrodę do pocieszenia. Może być. Może być. O, dobra, kolejnego mamy.
Miej jakieś dobre w miarę staty. Dobra, da się wytrenić. O, bastion. Całkiem niezłe imię. Brzydal. Nie może być ładniejszy, nie możesz być ładniej, nie może dawać ładniejszych, jak już dajesz Karo, ten Karo Tereszowate, to chociaż dawaj ładniejsze, no. Chyba zaczynam się zastanawiać nad kolejnym kątem, żeby mieć krówki. No, krówki są boskie. Króweczki są słodziaśne. Ale jest brzydka. Niech mi coś wyjdzie ładnego. Znaczy tu już mam ładne, tylko muszę to dotrenować. Nie dość, że tego muszę jeszcze trenować, bo jest na siódmym poziomie, to jeszcze tego muszę wytrenować. Bo ładny z niego koniś, ale siódmy poziom. Marne staty. Leonardo da Vinci. A przynajmniej jesteś brzydki, to nie. Nie jest mi przykro, że cię wywalam. A weźmy tego pialucha. Jeloń. Dobra. Co mi pokażesz, jelonku? Oprócz tego, że... Dobra. Dlaczego jesteś taki ładny? Boże, to jest jeden z moich dreamów. I teraz to jest ten dylemat. Trenować go? Zostawiać? Czy go wywalić? A jaki masz ten? Jeszcze opis, nie! No tak, nie, nie wywalaj mnie, nie? Wiecie co? Wiecie co? Całkiem jestem zadowolona z tego, co tutaj mam. Na ten moment. No i przy okazji przyda się, żeby zostawić lepiej kasę, więc tak. Perseusz i Ragnar lecą z powrotem na Brit. Aha, tylko z Ragnara muszę zejść, to idziemy na niego. Jak widzicie, tu są dwa serca. Leci za 10k z powrotem. I to jest więcej niż dwa serca. 2,5, też leci za 10k. Ogólnie dziwne to jest, że większość osób woli chyba długie grzywy niż irokeza. Ja nie wiem, ja jakoś mam taki sentyment, zresztą co można zobaczyć po moich koniach, że mam ten, że mam sentyment do falek, do irokezów, zwłaszcza u Kary Sabino. Kary Sabino jakoś mi się najbardziej podoba z irokezem, nie wiem czemu. Po prostu te konie już tak w mojej linii to są same irokezy. Siwki to tak różnie hoduje. Akurat z Mephisto nie udało mi się żadnego ładnego siwka wyhodować jeszcze. Jeszcze. Ale moim zdaniem on jest ładny. Mi się podoba. No i ta piękność tutaj po prostu. Chyba on jest moim ulubieńcem.
Chociaż jakbym miała jeszcze złotą grzywę na nim, jest, to by był cud niebiański. On by był wtedy cudowny. No ale dobra, lecimy na chwilę na wyścig. O, jeszcze zobaczmy tutaj na chwilę, czy mam jakieś giftboxy? Nie mam. W ogóle z tej maskarady nie chciało mi się otwierać giftboxu, bo to w ogóle... W ogóle. Bez sensu. Dobra, żeby nie jechać tak na pusto. A, bo sobie zmieniłam go przypadkiem. Dobra, lecimy. No, tak więc Ragnaruś i Perseusz są wystawieni, więc jeszcze zostają do jutra. Mam nadzieję, że ktoś ich weźmie. A teraz na chwilę jedziemy na wyścig. No i to. Ja mam nadzieję, że wam się coś spodoba. Oczywiście, o ile mnie nie wywalą stąd. No. Jeden wyścig albo dwa wyścigi zrobię i... No i co? I zabieram się za ogarnianie filmiku, żeby wam go wstawić na YouTube. O nie, lód. Ciekawe, gdzie stali. Dobra. To się oni. O, gift box! Aha. Ogólnie jakoś przez jakiś czas w ogóle nie miałam do nich szczęścia. I teraz jakoś mi się udało. Udaje jakoś od wczoraj dziwnym trafem w miarę zdobywam te gift boxy, więc jestem zadowolona. Coś mi. Coś mi ucieka ten koń, zaraz się właśnie jeszcze w dwa pod rząd. To chyba tylko ja potrafię. Ostatnio też ścigałam się z bardzo fajnymi osobami na... No ogólnie się ostatnio bardzo z fajnymi osobami ścigałam, można było super rzeczy popisać. Więc może gdzieś tam do nich trafi... że nagrywam na YouTubie i w ogóle i tak dalej, więc tam pozdrawiam Only Liptonka, Natanka, w sensie Nick miał Natan, Madzienkę jeszcze pozdrawiam i fajną osobę, tylko fajna osoba miała tam jeszcze cyferki, a nie mogę sobie przypomnieć jakie, więc przepraszam bardzo za to, że jestem trochę zdezorientowana w tej kwestii. Tak więc no. Osoby mega zarąbiste. W sumie można było się pośmiać na wyścigu. Co w sumie zawsze jest wskazane. No i zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyścigu wyjdzie. Chyba ja na ostatnim miejscu. A nie, może na przedostatnim. Tak. Może na przedostatnim. Albo jak mi się uda jakąś ten... Nie. Się pytać o karnawał, ale w zasadzie tu jest 6 członków, więc karnawał nie bardzo. Dobra. Dzisiaj chyba robię wam tylko jeden wyścig. Nie chcę mi się więcej w zasadzie robić. Jakoś wolę tak wyścigi sobie robić sama, nie nagrywając. Ewentualnie jak będziecie chcieli więcej wyścigów, no to dajcie mi znać. A na razie...
A na razie takie. Kurczę, szkoda, że teraz Perseusz i Ragnar poszli na breeding, bo oni mają takie boskie niebieskie oczka. Jako jedyne konie z maściami. A! No. No, tak więc. Do zobaczenia Wam wszystkim i dziękuję za oglądanie. Cześć wszystkim!